witam, witam. Ja jestem oczywiście Goldzori i bardzo serdecznie witam was w kolejnym materiale na moim kanale. Mimo że za kilka tygodni pożegnamy się wszyscy z Warzone, to w ciągu najbliższych kilku dni wydarzą się końcowe, również wielkie momenty tej gry, bo przed nami World Series of Warzone w Europie, które odbędzie się 6 września i World Series of Warzone w Ameryce, które odbędzie się dzień później. Do wygrania zarówno u nas na kontynencie 300 tysięcy dolarów łącznie, w Ameryce ta sama wartość, więc no najlepsi gracze i w Europie, i w Ameryce będą po raz ostatni w historii brali udział w turnieju o takiej skali w Call of Duty Warzone. No i moi drodzy, wczoraj miały miejsce drugie kwalifikacje do amerykańskiego World Series of Warzone. Ja sobie, jako że nie miałem co robić w nocy, obejrzałem i wydarzyło się coś takiego, co przeszło po prostu do historii. Dlatego chcę wam dzisiaj z tego zrobić materiał. Zaraz zobaczycie perspektywę Foreign Jace'a, jeżeli źle jakby tutaj wydźwięk imienia daje, to przepraszam. Natomiast no wydarzyło się coś po prostu historycznego. Ten gość zrobił coś historycznego, ale też coś historycznego wydarzyło się wcześniej, co doprowadziło do tego, że on mógł zrobić to coś historycznego. Jeżeli jesteście zainteresowani właśnie tym oto wydarzeniem, no to moi drodzy, ja już odpalam. To będzie reakcja na żywo, bo ja z perspektywy Foreign Jace'a nie widziałem całego meczu, oglądałem perspektywę kogoś innego. Ale powiem wam tak, że no chyba z lepszej perspektywy wam tego pokazać nie mogę. Dlatego patrzymy na to z perspektywy właśnie tego oto też wariata. Moi drodzy, co chcę powiedzieć? To lobby, które oglądacie, to jest lobby turniejowe. Tutaj średnia KD jest powyżej 4. Także zazwyczaj jak patrzycie sobie na kontrakerze i macie lobby KD 1-2, 1-3, to tutaj jest lobby KD 4-1 pewnie, 4-2. Także no, żeby wam tutaj uzmysłowić jakby poziom takiego lobby. No i też mimo, że to są kwalifikacje, to jest sporo znanych streamerów z Ameryki, bo nie wszyscy dostali zaproszenie już do finału World Series of Warzone. Więc między innymi Exact, Bralik i Foreign Jace tutaj swoim teamem biorą udział w kwalifikacjach. No i próbowali się wczoraj zakwalifikować. To jest bodajże 4. gierka, gierek było 5. I oczywiście mnożnik punktów polega na tym, że w zależności od tego, jakie miejsce zajęliście, macie mnożoną przez licznik ilość waszych fragów i po prostu 20 najlepszych zespołów z największą ilością punktów po 5 meczach awansuje już do finału World Series of Warzone na Amerykę, bo przypominam, że to jest właśnie Ameryka. Muszę wam też powiedzieć, że 6 września będę streamował, będę robił tak zwane watch party właśnie z World Series of Warzone w Europie, gdzie będziemy kibicowali Polakom, bo według mojej wiedzy będziemy mieli polski team właśnie na finałach World Series of Warzone, a dzień później będzie amerykański finał i to też pokażę, no bo tutaj będą już oczywiście nie tyle co Polacy, co oczywiście ci najbardziej znani streamerzy na świecie z Warzone, więc też fajnie się to będzie oglądało. Ale wracamy, moi drodzy, do kwalifikacji, bo przypominam, to nie jest jeszcze turniej, to są kwalifikacje do turnieju. No i trzeba przyznać, że nawet takie kwalifikacje budzą ogromne emocje, no bo stawka jest ogromna, także nie ma się co dziwić. Polecam wam, nawet jeżeli uważacie, że jest to strata czasu, pooglądać czasami takie mecze kwalifikacyjne do turniejów, turnieje, bo naprawdę ogrom wiedzy można wynieść z takiego jednego meczu. Zachowania, momenty rotacji, wybory w pojedynkach. No tutaj mamy najwyższy poziom, no szczególnie tutaj obserwując Exacta, Bralika, Foreign Jace'a, no muszę przyznać, że najmniej kojarzę Foreign Jace'a, ale Exact i Bralik to jest naprawdę bardzo wysoki poziom, ten najwyższy poziom, jaki można mieć praktycznie w Warzone, więc no oglądając takich graczy tylko i wyłącznie się doszkalacie. Co tutaj wariaty robią? Robią bounty. Próbowali przynajmniej zrobić bounty.
To, bo to nie jest tak, że tutaj podjazdy są za wszelką cenę. Oczywiście fragi są ważne, ale ważne też jest to, żeby gdzieś tam pod koniec meczu dotrzeć, tak? Żeby być w tym, powiedzmy, top 15. Z tego co pamiętam, tutaj mnożnik od top 15 jest całkiem dobry, więc no nie tylko fragi się liczą, ale też z drugiej strony wygrywając mecz z małą ilością fragów niewiele to da. Tutaj w ogóle znalazł Orange Jane's tę skrzynkę, z której wypadają wasze bronie. Pewnie żałuję, że dopiero teraz to znalazł, bo mógłby wziąć sobie inną klasę w loadoucie. Ale sam fakt, że już mają swoje bronie, mają w sumie chillerę, bo tutaj nikogo na tym runawayu nie było, daje jasny sygnał, że są w dobrym momencie tego meczu. Mają duże szanse, żeby właśnie ten meczyk jakoś sensownie zagrać. Z tego co pamiętam, to już po trzech spotkaniach, jeżeli to jest czwarte, jeżeli się nie mylę, oni byli już w dobrej sytuacji, byli chyba w top 3 w tym, na tych kwalifikacjach. Więc w zasadzie jeden dobry jeszcze mecz dawał im już pewną gwarancję tak naprawdę kwalifikacji. No ale oczywiście ciężko jest to liczyć na bieżąco grając, więc nie ma kalkulacji. Każdy chce tutaj po prostu osiągnąć jak najlepszy wynik. Widzę, że tutaj jakaś taktyka z samolotami była grana, bo bombowcem lata Bralix Exactem, a Foreign Jane's samolotem. O! O nie, kiedyś ten samolot by na 100% powalił tego gościa. Teraz jest to o wiele cięższe. No myślę, że te samoloty są grane przede wszystkim po to, żeby jak najdłużej przeżyć. Bo mimo wszystko ciężko jest kogoś w takim samolocie wyjąć. A po drugie, no dają też mocne rozeznanie co do tego, gdzie jakieś składy potencjalnie są przy jakimś planie rotacji, tak, u takich graczy. Więc no koniec końców uważam, że ten plan tutaj z samolotem głupi nie jest. Głupi jak najbardziej nie jest. Fajnie, gdyby się udało też kogoś wyjąć z tego samolotu, ale na szczęście jest to już dużo cięższe niż wtedy, gdy te samoloty debiutowały w Warzone. Musi też oczywiście Foreign Jane's... Ujujuj! Byłby prawie crash z helikopterem. Właśnie musi uważać Jace, żeby tutaj jakiejś topy nie zrobić, ładując się w jakąś palmę. Co ja bym na pewno zrobił. No, także tak jak mówię, wczoraj oglądając z innej perspektywy tę gierkę, od razu jak zobaczyłem, co się dzieje w końcówce, wiedziałem, że to przejdzie do historii i wiedziałem, że chcę o tym dla was nagrać materiał. Bo pewnie nie każdy z was o 3 w nocy oglądał kwalifikacje do World Series of Warzone w Ameryce. Dlatego myślę, że to dobry pomysł wam to właśnie pokazać. Początek zawsze jest wolny, no jakby... Jeżeli ktoś tutaj myśli, że ha, tacy pro playerzy, a teraz grają taką pasywkę, w zasadzie grają mega bezpiecznie. Słuchajcie, no to jest zupełnie co innego grać w lobby, gdzie średnia KD jest powyżej 4, a co innego grać na publicznym lobby o w zasadzie żadną stawkę, nie? Gdzie średnia KD jest 1, nie? Więc... No dla mnie to są... Dla mnie to po prostu trzeba rozróżniać. To nie zmienia faktu, że są tutaj też teamy często, które mają taktykę na to, żeby gdzieś tam agresywnie początek zagrać, później pasywkę, no i gwarantują sobie dzięki temu fajne liczbę punktów, nawet pomimo niepowodzenia gdzieś tam w wygraniu meczu, nie? Więc no taktyki są różne. My akurat w tym czwartym meczu oglądamy taką taktykę, jaką oglądamy, więc Foreign Jays na razie lata tym samolotem. Exact w międzyczasie zostaje gdzieś tam na ziemi powalony. I z Bralikiem mają problemy. No, teraz w końcu Foreign Jane's tutaj ma kłopoty. Patrzcie, jakiego beama dostaje. Koleś nawet spadochronu nie otworzył, a takiego beama dostaje, nie? To na publicznym lobby to jest wręcz niemożliwa sytuacja, żeby ktoś was tak trafiał, gdy wy szybujecie w dół. To są jedne z najcięższych fragów do trakowania. Gdy ktoś bez spadochronu spada centralnie w dół. A tutaj Foreign Jace bardzo mocno obity i w zasadzie był na 4 kulki kolejne i by nie żył. Ale udało się na szczęście dla niego wylądować. Gra automatonem z bipodem.
z dwójnogiem i pepeszką. Chyba to jest ta pepeszka. To jest chyba ta pepeszka hybrydowa. Chciałbym spojrzeć raz jeszcze na nią, gdy ją wyjmie. Zapytacie pewnie, dlaczego gra 2,5 zooma na tym automatonie. Po pierwsze, uważam, że najfajniejszy feeling jest z tym celownikiem na automatonie, a po drugie, trzeba pamiętać, że nerfa dostały celowniki z zoomem co najmniej trzykrotnym i powodują glinta. Więc ten błysk lunety przy celowaniu, szczególnie na takich lobby, zdradza waszą pozycję bardzo mocno i może spowodować, że w końcowym rozrachunku ktoś was holduje przy rotacji i przez to po prostu zginiecie. Generalnie Warzone jest na tyle casualową grą, że no tutaj nieważne jak jesteś dobry, i tak o końcowym sukcesie decydują detale w meczach, nie? Typu, że zrotujecie 5 sekund później tutaj niż tutaj, że ten się obróci w tej sekundzie tutaj, a wy przebiegniecie. No to są tak duże jakby detale, że w zasadzie bez tego elementu szczęścia w Warzone nawet ci najlepsi no nie są w stanie sobie zagwarantować jakiegoś tam wyniku, tak? Tutaj naprawdę dużo się musi złożyć na końcowy sukces i sporą rolę odgrywa w tym po prostu szczęście. I to jest coś, co po prostu w Warzone występuje i no i dlatego Warzone jest casualowe, tak? No tutaj jednak jest dużo tych elementów, które są zrobione pod casuali, no ale to też jest pewien element sukcesu Warzone, że ta gra ma taki niski próg wejścia, że tutaj w zasadzie no niewiele trzeba się uczyć, żeby gdzieś tam móc z kimś wygrać pojedynek, taka jest prawda. Tyle mojego monologu, bo coś czuję, że za dużo gadam znowu, ale widzicie, że ja lubię sobie do was pogadać czasami. Foreign James ma teraz tutaj lekkie kłopoty, ale raczej kłopotę będzie miał ten team, który zaczął do niego strzelać. To był Z-Colors, który no chyba niepotrzebnie zaczął tutaj zdradzać swoją pozycję. Co prawda rzucił ten sklep, więc już to go zdradziło. Ale no... chyba nie była to dobra decyzja. Więc no tutaj team Jace'a kontynuuje swój wolny początek. Patrzcie, zaraz się trzecia strefa zacznie, a dalej jest 90 osób. Jasno nam pokazuje, jaką pasywkę gra w zasadzie każdy team. Totalnie nie zwróciłem uwagi, czy tam Exact i Brali jakieś fragi porobili, ale na razie fragowo słaba sytuacja u Jace'a. To jeden frag. Ale najważniejsze jest to, że ma swoje bronie, że nie muszą wracać do meczu, a tutaj potencjalnie widzę... Oj, tak, to jest drugi frag Jace'a. Dokładnie tak. Wracając, to jest mega ważne, żeby jak najdłużej mieć swoje bronie w meczu, żeby nie musieć wracać do spotkania. Z tego co pamiętam, to też w tych meczach nie było gwarantowanego gułagu. Więc żeby wejść do gułagu, trzeba było znaleźć token do gułagu. I to też jest znaczna różnica, nie? No bo jednak ten margines błędu jest naprawdę marginalny bez tego gułagu. A z tego co widzę, Jay znalazł gułag, żeton, Bralik też. Chyba, że to się zmieniło w czwartym meczu, bo pamiętam, że w pierwszym meczu nie było gwarantowanego gułagu, nie? A widzę, że Bralik też ma żeton, więc nie wiem. Nie zwróciłem uwagi. Exact na pewno zginął, nie? Więc... no nie wiem. Ale na początku tych kwalifikacji na pewno nie było gwarantowanego gułagu. Teraz się dzieją rzeczy, na które ciężko się patrzy z takim, że tak powiem, ekscytacją. Ale oni właśnie dyskutują o rotacjach, nie? Oni dyskutują o rotacjach i patrzcie, oni generalnie rotację mają mega ciężką, bo są w tym resorcie, strefa gdzieś tam się domyka dużo wyżej. Teraz bardzo mądra decyzja Jace'a, który usłyszał wrogów centralnie obok siebie, przy tym budynku, przy sklepie. No i na meczu publicznym pewnie od razu by próbował czalować, nie? Od razu by próbował te jakieś fragi powyciągać. A tutaj zdaję sobie sprawę z tego, że no na żuków nie trafi, więc... będąc w sytuacji 1v3, nawet przy tych czasach zabicia...
No jest to wręcz awykonalne, nie? No musieliby same błędy porobić tamci przeciwnicy, więc Jace wrócił do swoich i będą potencjalnie próbowali ich zabić po prostu w takim już pełnoprawnym teamowym pojedynku. No w ogóle zajebiście ten Dark Gitter wygląda na tym auto. Żałuję, że sobie nie zrobiłem tego kamosłapa tutaj. No i muszę wam to też powiedzieć, że im dłużej patrzę na gameplay Jace'a, tym dłużej się dziwię, że go nie kojarzyłem za bardzo wcześniej. Kojarzyłem powiedzmy gdzieś tam z Niku, tak? Ale totalnie nie kojarzyłem twarzy, nie to kojarzyłem jak gra. A podoba mi się jego playstyle. Taktyczne to podejście, takie decyzje po prostu podejmowane przez niego. Wow, nice tracking. Exact kogoś powala. Podjazd. Uj, złapany tutaj Drippy Place, nie mam pojęcia kto to jest, ale Drippy Place'a już nie ma. No i już trzy fragi Jace'a. Chłopaki też w teamie mają kilka tych fragów, więc sytuacja zaczyna się dla nich robić coraz to lepsza. Z tego co pamiętam, wygrywając mecz jest mnożnik 2, czyli robiąc na przykład 15 fragów, dostajecie 30 punktów. Tak jakbyście zrobili 30 fragów. No i umówmy się, taka jedna udana gierka naprawdę was stawia już w mega komfortowej sytuacji w takich kwalifikacjach. Więc w zasadzie gwarantując sobie już powiedzmy te nawet 10-11 fragów na początku gdzieś tam powiedzmy meczu, można już grać naprawdę pasywkę do końca, bo na końcu zawsze się wyjmie kilka fragów, zakładając, że po prostu gdzieś się tam jak najdłużej przetrwa. No i wtedy naprawdę te punkty można naciułać. Nie wiem ile oni teraz mają łącznie fragów, może otworzy tabelę zaraz Jace, ale myślę, że to już całkiem dobra sytuacja dla nich. Jeszcze próbuję kogoś chyba z gazu wyjąć. A, rotuje tu koleś, bez szans, skid shooter. Za późna rotacja. W zasadzie darmowy frag. Darmowy frag dla Jace'a. Teraz rotacja jest ciężka. No już mówiłem o tym wcześniej, że rotacje mają bardzo niewygodną. Oznaczyli sobie balon relokacji. Ale te balony, powiem wam, że jak wczoraj oglądałem te kwalifikacje, to są bardzo, bardzo ryzykowne, bo jednak ci gracze wszyscy w tym lobby potrafią dać beama właśnie osobom spadającym w dół, tak? Więc jest to mega risky. Teraz robi place'a foreign James do sklepu. Co on tutaj będzie kupował? Nalot pewnie. Dokładnie tak, nalot do rotacji. Mądrze. Ale Bralik ma jeszcze na sobie bounty i to już 3, więc mają gdzieś tutaj obok wrogów. Chyba będą próbowali to zrotować tym systemem podziemnym. No, to może być 200 IQ plays, ale to jest też w zasadzie chyba ich jedyna opcja teraz. Tak, mówią teraz o tym. To jest ich jedyna opcja, dokładnie tak. Nie dość, że są otoczeni przez wrogów, to jeszcze strefa ich domyka. Tak, muszą tutaj zrotować. O, tu jest gość! Ale tutaj szczurzył bąku jakiś. Ale na szczęście Jace'a i tylko jeden koleś tu był. Udało im się, wow. Patrzcie, idealnie do strefki rotacja. Oj, ale tu... Tak, ktoś tutaj jest. Czy jednak tak pięknie nie jest. I teraz na locik odgrywa ważną rolę. Ale chyba ci przeciwnicy się dobrze ustawią tam, co? Oj, exact dobity. Oj. No bez szans, to jest chyba bez szans, co? To jest chyba bez... Oh my god. Bez szans. Ale przytrzymani. I tak powiem wam, że wyciągnęli z tego dużo, bo gdyby nie ten team tutaj, który bardzo fajnie się ustawił przy tym, zakładając, że ktoś może rotować właśnie tym systemem, no to naprawdę mega by im ta rotacja wyszła. No ale no niestety. O, a tutaj złapany.
gułagu. Wariat i Jace wraca. Ale mają już problemy, bo poginęli. Exacta już nie ma. Bralik jeszcze musi wygrać gułag, bo on ma 3200, więc potencjalnie na Exacta by mieli pieniądze. Ale też z drugiej strony takie lecenie na sklep tylko po to, żeby kogoś wykupić w takim turnieju jest bez sensu, mam wrażenie. No chyba, że naprawdę sytuacja jest fatalna i grają stricte pod placement. Ale tutaj jeszcze wcale sytuacja tak fatalna nie jest, żeby aż tak dużo ryzykować. Zobaczymy. Przede wszystkim Bralik musi wygrać ten gułag. I wygrał. I wygrał Bralik gułag. Huge. Mega huge. Darmowy rzucik spada. No i co? Pewnie będą próbowali ten rzut. Tak, tak. No mówię, bez swoich broni tutaj jest... Nie ma szans. Nie ma totalnie szans bez swoich broni, nie? Oj, ale tutaj ma przeciwnika. Bardzo fajnie teraz Bralik został w powietrzu. Oznacza rywala. Dzięki czemu Jace może potencjalnie podjąć z nim pojedynek. Mega fajnie to zagrali teraz. Mówię, to są te detale, nie? To są te detale. Polecieliby we dwóch na oszołoma na loadout. Co? I by nie mieli rozeznania wokół siebie, a tak to Bralik bardzo fajnie zeskautował tutaj i... No i ocenił, że nawet i on może lądować. Uuu, ale jednak ktoś tutaj jest. To jest ten jeden gość, którego oznaczali wcześniej, czy inny team? Nie, powiedzieli teraz, że to jest ten jeden. Okej, okay. Ale kewów nie mają chłopaki. O, powiem wam tak, mają swoje bronie, ale nie mają kewów. I to jest fatalna wiadomość. Powiem wam tak, no ja wiem, co się wydarzy na końcu, tak? Więc mnie to zastanawia. Mogę wam już to zaspoilerować, bo to niewiele wam zmieni z odbioru tego. Ale jak oni przeżyją do samego końca z tej sytuacji, w której są teraz? To, co zaraz zobaczycie, to już w ogóle wam łeb rozwali. Bo tutaj się zaraz coś takiego wydarzy, że to przechodzi ludzkie pojęcie, nie? Ajajaj, jakby dał bardziej po głowie tutaj Jace, to by powalił tego gościa. To też jest chyba solówka, ten koleś. Anyway, no muszą zagrać teraz mega safe, nie? O, ktoś tutaj wszedł do tego domku. O. Bralik, dwa strzały, dwie głowy. Tej snajpy. Dobra, to teraz wam już powiem. Zwróćcie uwagę na ilość graczy w tym momencie w lobby, nie? Jest 20 graczy przy życiu, 11 teamów. Patrzcie, co się wydarzy teraz. Patrzcie, co się wydarzy za kilkanaście sekund. Na ten moment jest 20 graczy. Oni są w fatalnej sytuacji, ale przynajmniej są już w top 11. Jailbreak. Widzowie, jak ja to wczoraj zobaczyłem, to mi łeb rozwaliło, bo musicie sobie zdawać sprawę z tego, że w takich meczach, na takich lobby, jak wydarza się jailbreak, to wraca całe lobby do meczu. Całe lobby. Tutaj będzie zaraz 120 graczy znowu na mapie. Na szóstej strefie. Patrzcie teraz, co się stanie. Z 19 przeskoczę na tam 120. Patrzcie. Uwaga. Jailbreak się wydarzył. Patrzcie, jak liczba rośnie, nie? 113 osób. 100 osób więcej nagle dowaliło na mapę. Wszyscy w powietrzu. W międzyczasie Jace podjeżdża tutaj z Bralikiem domek. Oj, ale jak on... What? Chyba totalnie... Pyman, bo to był Pyman z Intexem. Się pogubili. Gdzie oni celowali w ogóle? I patrzcie, teraz każdy ląduje, 100 osób w powietrzu. No nie, no to był jakiś chaos. Ja jak to wczoraj zobaczyłem, to jakieś jaja, nie? Ja mam wrażenie, że Activision to specjalnie zrobiło. Tego jailbreaka włączyło. O, Exact teraz złapany w budynku. Ja pierdzielę, jaki chaos. Ten granat prawie zabił Jace'a. Oj. Kurde, jak oni... Jak oni to tu przeżyli?
What the fuck, jeszcze ktoś się wykupuje na samym dole. Darmowy frag dla Jace'a, Lil Luke. Ale jak oni żyją dalej wszyscy we trzech? Co jest? Ja pierdzielę. Oj, 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 Bralik dostał. Ale podniosą się znowu. Patrzcie, już jest tylko 36. Te wszystkie 100 osób, które się zrespiło, już w zasadzie poginęło. Masakra. Ale patrzcie, oni nie mają totalnie kewów, nie? Mają 7,5 koła jako team, ale... Ooo! Ale teraz huge Bralik! Wyjął gościa, który powalił Jace'a. To tutaj im chyba... To im uratowało dupę, nie? Bo tak to by tutaj chyba zostali podjechani. Tak jest. O kurde, co tu się wyprawia? Bralik, Exact leżą. Jeszcze ktoś tu dolądowywuje. Nie, no jak oni dalej żyją, widzowie? To jest jakaś abstrakcja. Dalej bez kewów. Dalej bez kewów, chłopaki. Bralik przegrał, w końcu nie żyje. O, teraz zajebiste info tam poszło, że koleś przeładowuje broni. Dzięki temu Exact go spuszował. Jace walczy o kewy. Ale nie ma żadnych kewów. Masakra z tymi kewami. 50 tylko amo. Musimy się chyba razem trzymać. O, tu jest gość! Wow, na jedną kulkę został Jace. Nie no, to było już huge totalnie. Patrzcie, ile jest tych właśnie detali, tych szczegółów. Snajpę dostał Jace. I to jest nieprawdopodobne, że oni dalej żyją. Jest koleś przy nim, usłyszał go Jace. Nie da rady do niego Exact dobiec. Prefa, oh my god, ale go zmiótł. Ale go zmiótł. Ten Stellar Moves, co teraz zginął, to chyba myślał, że ten... Tego nie słyszy Jace, what? Jak on dalej żyje, co jest? Dwa na trzy, Exact podjechany. Face blue i Jace wygrywa ten pojedynek. I ma teraz widzo, oh my god, 1 HP znowu mu zostało, ale perfekcyjna steamka. Teraz ma Jace 1v2, w zasadzie miał 1v3, ale zabił już Blue. Patrzcie, 2 kewy znalazł. Używa teraz bardzo mądrze tej stacji, która pozwala mu tutaj w gazie bez straty zdrowia zostać. Ale ta stacja się już kończy. No i sytuacji 1v2 Jace. Jeden powalony. Dobity Semtexem. Koleś tutaj się pogubił na skałkach. Jace wychyla. Widzowie, to jest historia. Co ja wam powiem? To robi jeszcze większe wrażenie z perspektywy ich. Jak oni tam przeżyli na dole w tym domku. Jakiś absurd, widzowie, ta końcówka to była. Jakiś absurd. Bez kewów całą końcówkę. Leżeli tam z 10 razy. Jace wygrał chyba z 5 pojedynków, gdzie mu 1 HP zostało. I jeszcze sklaczował 1v3. I to w turnieju kwalifikacyjnym do WSOWA. Widzowie, to jest historia. To było po prostu nieprawdopodobne. I za takie mecze kocha się po prostu Warzone. No, fantastycznie się to, moi drodzy, oglądało. Ja to wczoraj widziałem z perspektywy tego teamu, który przegrał to 1v3. Akurat wczoraj z tej perspektywy oglądałem to na żywo. Z perspektywy Jace'a nie widziałem
tej końcówki, w sensie widziałem końcówkę, to jak wygrywał 1v2, ale nie widziałem całego meczu, więc teraz na żywo to zobaczyłem i to mówię, robi jeszcze większe wrażenie. No niesamowity performance, gratulacje. Koniec końców Jace, Exact i Bralik zakwalifikowali się na Wsowa i już 7 września będą grali o $300,000, więc no zobaczymy. Ja będę streamował zarówno Wsowa na Amerykę, jak i na Europę. Widzimy się na streamach, chociażby właśnie z World Series of Warzone, a za ten materiał Wam bardzo dziękuję, zostawcie łapkę w górę, wbijajcie na sociale Jace'a, podrzucam Wam je w opisie, bo należy się chłopakowi za taki klacz na końcu, w takim momencie troszkę miłości, więc jeżeli możecie, nawet mu tam wrzućcie jakiegoś followka na Twitterze, cokolwiek. No niesamowita sprawa, ja Wam bardzo dziękuję, życzę miłego dnia, mówi Goldzor, na razie.